decyzja, żeby zrobić film o Hannie Zach, była spontaniczna, ponieważ mój przyjaciel, nieżyjący już niestety, Krzysztof Jaszczyński, zadzwonił pewnego dnia do mnie, to warszawianista, z którym chodziłem do szkoły podstawowej, potem razem studiowaliśmy, a potem nawet robiliśmy razem filmy w Stodole. Zadzwonił do mnie pewnego dnia i powiedział sobie, mam coś dla ciebie. I tym czymś okazał się być pamiętnik młodej dziewczyny. Półtorej godziny przeczytałem wszystko. Trzeba było doby, żebym już siedział w samochodzie i jechał autostradą do Dessau, gdzie nasza bohaterka mieszkała. Była 86-letnią kobietą i mi się wydawało, że to jest fantastyczne, że zepnie się to taką klamrą, prawda, całego życia. Niezwykła tematyka tego filmu, który jest zrealizowany no, z całym sztafarzem Polskiej Szkoły Filmu Dokumentalnego. To znakomicie zrealizowany film, który, tak jak Pan Bóg i profesorowie szkoły filmowej każą, pozostawia widza nie z odpowiedzią, ale z zasadniczym pytaniem. To rzeczywiście jedna z wielu stronic naszej historii, które są niedopowiedziane. Gratulacje, Krzysiu. To jest rzeczywiście... Bardzo dziękuję. Bardzo subtelne, a jednocześnie jednoznaczne przypomnienie, że poza żołnierzami jeszcze niewyklętymi, tymi, tak powiem, walczącymi konspiracją, gettem, holokaustem, były setki tysięcy, miliony ludzi, którzy starali się żyć. Haneczko, nie zapominaj, że jesteś młodą i masz prawo do zabawy i śmiechu, podczas gdy starzy mogą tylko gadać na marne warunki życia i na Niemców. Możesz się śmiać, gdyż tylko tobie to wypada. Możesz śpiewać, mimo że jest żałoba narodowa, bo kto ma 16 lat, to wszystko wypada. Od razu przyszła nam do głowy taka myśl, żeby zrobić z tego monodram. Ustaliliśmy z Krystyną Jandą, że ona się podejmie produkcji takiego monodramu. Wybraliśmy reżysera, to był Łukasz Kos i tutaj w efekcie teatr zasugerował, żebyśmy do monodramu zaprosili Zosię Wichłacz, jakby gdzieś w opozycji do Miasta 44. Tu by zagrała dziewczynę, która flirtowała z niemieckimi lotnikami. Monodram to jest nic innego jak spowiedź, wyznanie, opowieść, która przekracza granice sztuki. Ten dziennik w gruncie rzeczy, no, poza tym, że to jest taki manifest młodości pewnej, która się domaga swoich praw, że w tym, co tam było zapisane, ja czułem, że to jest prawda z opisu. I bardzo dla mnie to był moment ciekawy, kiedy Zosia Wichłacz przyszła na zdjęcia próbne, i się zastanawiałem, jak to zabrzmi jako tekst dramatyczny. Bo to jest zawsze, no, tekst literacki jednak. I ona zaczęła to mówić. Ja czułem, że tam jest po prostu podwójna prawda, że skoro ta dziewczyna fotografowała tak emocjonalnie to, co widziała, to aktorka nie będzie miała z tym kłopotu. I nie miała. Że w gruncie rzeczy to, co ona tam mówi, to są przecież literalnie wszystkie słowa, które są, ona nic nie zmienia. A te obrazy się budują. Że od pierwszego zdania ja widzę ten obraz. To znaczy, że to znaczy, że to jest prawdziwa fotografia. To nie jest zmyślone. I no, powstała, to jest taki instynkt dokumentalisty, no, pokazać, co nie było pokazane, prawda? To jest pierwsza powinność filmu dokumentalnego. I pomyślałem, że no, jeżeli chcę zrobić film, to taki, który, gdzie ten pamiętnik będzie wehikułem do pewnej jakiejś szerszej opowieści o tym, jak wyglądało to miasto w czasie okupacji, niewalczące. Tu było mnóstwo koszar, zajęto wszystkie szkoły na koszary. Większość budynków takich publicznych było zajęte na koszary i na szpitale. W Warszawie było 14 wojskowych szpitali i również Warszawa była miejscem, gdzie to było jedyne, gdzie ich wysyłano na urlop z frontu wschodniego. Nie pozwalano im jechać do Niemiec. Ten film się składa z takich elementów, jakby prób w teatrze,
tego wywiadu, no i oczywiście archiwaliów, tak? Ale opowiada, to jest pretekst do tego, żeby opowiedzieć o życiu Warszawy z tamtego okresu. I myślę, że to jest jakby to nowum, które w jakimś sensie w tym filmie chciałem zawrzeć. Wielkość tego filmu polega na tym, że nie opowiada o pojedynczej bohaterce, opowiada o zjawisku. Zostawia widza nie z odpowiedzią, ale z zasadniczym pytaniem. To rzeczywiście jedna z wielu stronic naszej historii, które są niedopowiedziane, delikatnie mówiąc, albo też ukrywane przed naszą świadomością. Warto by było takie rzeczy wygrzebywać, ponieważ jeśli one pozostaną gdzieś zakopane w podświadomości, albo tylko gdzieś w jakichś pamiętnikach, których nikt nie czyta, wtedy będziemy znacznie ubożsi. Nasza wiedza będzie odleglejsza od prawdy.